Cześć wszystkim. Zapraszam do kolejnego rozpakowania srebra. Tym razem będą dwie uncje, z czego jedna będzie dość taka niezwykła. Ściągałem ją w sumie z Francji, bo tam była najlepsza oferta. No i co to jest, za chwilę się przekonacie. No i jakby nie patrzeć, to na polskim YouTube jeszcze tego nie widziałem w ogóle, tak więc myślę, że może to być pewna ciekawostka, no chyba, że u kogoś przegapiłem, ale raczej sporo już obejrzałem różnych rozpakowań u innych stakerów i tak naprawdę chyba tylko raz spotkałem się na zagranicznym YouTubie. Ale co to jest? Przejdziemy do tego za chwileczkę. Zacznijmy od pierwszej paczuszki. I w pierwszej paczuszce powinna być tegoroczna kookabura. No i tutaj ulotka od sprzedawcy. To wywalmy. Koperta też. No i zamówienie. Zafoliowane. Odpowiednio zabezpieczone. Prawdopodobnie przyszło w kapselku. Chyba tak, bo już nagle mówię, że słyszę odgłos kapsela. Jeszcze chwilkę i się dostaniemy do pakunku. Jest awersik. Elżbieta II, Australia. 1 dolar. Bardzo ładny awers, wszystko wygląda w porządku. No i jest to tegoroczna kookabura. Przepiękna monetka, super się mieni w świetle, bardzo dobre detale. No i zasili moją małą kolekcję. Udało się ją nawet kupić w miarę przyzwoitych pieniądzach. Tak więc prawdopodobnie zacznę rokrocznie zbierać ją, tak żeby mieć w swojej kolekcji. Z góry też przepraszam za jakieś takie dziwne miganie światła, ale mam trochę światła zewnętrznego, normalnie słonecznego, no i jeszcze dodatkowe doświetlenie i coś mi musi telefon najwyraźniej nie wyrabiać. Ok, dajmy sobie tu na bok. A teraz przejdźmy do tego drugiego pakunku. Chociaż może jeszcze wyłączę światło to zewnętrzne, żeby tak nie świrowała całość. No. Ta monetka przyszła w kopercie. Przy okazji fajne znaczki z Francji. Otwórzmy ją. Tylko delikatnie, żeby nic nie uszkodzić. Tutaj jakiś tam barachuneczek. To na razie nie potrzebujemy. Koperta. Teraz trzeba delikatnie, gdyż całość przychodzi w takim blistrze. Dobrze byłoby go nie uszkodzić. Podejrzewam, że coraz bardziej zaczyna być widać, co to takiego. I naszym oczom okazuje się taki oto rarytasik. Rocznicowa kookabura.
z 2020 roku. Oraz Sydney Money Expo Anda Special, czyli wydarzenie takie numizmatyczne, które miało się odbyć w październiku 2020. No niestety, wiadomo, przez koronawirusa chyba je odwołano. No ale udało się zdobyć taką piękną monetkę, ładnie zapakowaną, posiadającą ten Privy Mark. Chociaż wydaje mi się, że on jest tak naprawdę rysowany, a nie na przykład wybity, jak co po niektórych. No ale też rarytasik, całkiem ładny. No i samo to, że rocznicówka. Tak jest, tak się prezentuje druga strona blistra. Tu jak widać, można sobie to nawet wyłamać i zrobić sobie w formie rameczki. Tak się prezentuje awers, czyli Królowa Elżbieta, wizerunek pierwszej Kochabury z 1990. Ściśle limitowany nakład, 2000 sztuk. Tylko nie jestem pewien, czy to jest 2000 sztuk dla każdego miasta, czy... No to było w czterech miastach tam. Sydney, Perth, Melbourne i Brisbane, jakoś tak. W każdym razie mamy albo 2000 sztuk wszystkich, albo po 2000 sztuk na każde miasto, łącznie 8000. Czegoś takiego jeszcze u nas nie było. Bardzo ładny też obrazek. Jestem zadowolony z zakupu. Kochaburka prezentuje się wspaniale. Pewnie z folii nie będę wyjmował. I co? Dzięki w takim razie za oglądanie. Do następnego rozpakowania. Trzymajcie się. Cześć.